Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najmądły odcinek, ale z nowego symulatora Electrician Simulator. Tak? Dzisiaj sobie będziemy robić elektrykę w mieszkaniu i może jeszcze gdzieś indziej, nie wiem. Przeszedłem tylko pierwszą misję w tym symulatorze, aby sprawdzić, jak to działa. Więc bez zbędnego przedłużenia rozpoczynamy nową grę. Więc tak, witają nam w domu, tak? Znaczy, witaj w swoim domu, udało ci się wyprowadzić, jesteśmy z mamą bardzo dumni. A ja tym bardziej, że chcesz kontynuować dziedzictwo swojego staruszka przed to ekscytujące życie elektryka. Przypomnę ci tylko szybko, jak właściwie działa ta robota. Nie wiem, panie Simon GTA, nie próbowałem tego robić. Tu mamy jakieś... misje. System misje. Dobra. Kompas. Na górze kompas. Pieniądze. Początkowe pieniądze 200. Każde zadanie, które wykonasz, da ci dodatkowe pieniądze i reputacja. Pewnego dnia będziesz szanowanym i znanym elektrykiem. O, zobaczymy. Czy uda się aż tak dojść do takiego poziomu. Dobra. Myślę, że gorzej będzie to działać. No, jesteśmy jakiś stanowy symulator. I myślałem, że moja karta graficzna już tu nie będzie sobie dawała rady. A tu widzę, że na ustawieniach bardzo wysokich jesteśmy w stanie grać normalnie. Dobra, co my mamy zrobić? A, wypakować paczki. Czyli po prostu na nie wdusić. I tutaj. Świetnie, samochód rozpakowany, a teraz podejdź do swojego laptopa, wybierz logo oraz nazwę swojej firmy. I zaakceptuj pierwszą misję. Próbujemy. Ładny dywan. Dobra. Logo swojej firmy. Więc tak. A więc robisz przewody, tak? Jeśli codziennie marzysz o kablach, ten projekt logo będzie dla ciebie wprost idealny. Spójrz tylko na te wtyczki. No trochę racji mają. Dobra, drugie logo. Jesteś szybki jak błyskawica. Najbardziej lubisz żółty kolor. A twój ukochany dźwięk to elektryczne brzęczenie. Czy jesteś bogiem piorun? No nie wiem. Wymaganie ludziom to twój konik. To logo oznacza... Czy naprawienie elektroniki to twoja życiowa misja? Dom klienta to miłość, dom klienta to życie. Ciężki wybór. Co by wybrać? Które, drodzy Państwo, wybieramy? Może zajmijmy się tym bardziej? Gadaj, człowieku, do siebie, nikogo na transmisji nie ma. No, dobrze. Można się poprawić na fotelu? Ja bym wziął może przewód. Dobrze, idziemy na nazwę firmy. No dobrze, nazwijmy może... Może być. Niech będzie. Co nie ten klucz? Co nie to logo? Nie, no dobre logo. Podoba mi się. Skrzynka odbiorcza i sklep. Aha. Jest sklep, jest i poczta. O, szkoła dla elektryków. Aha, pan naprawia samochód. Dobrze.
Do twoich podstawowych zadań będzie należeć wymiana żarówek, wyjęcie niedogiętego rami samodzielnie oraz naprawa włączników. Dzisiaj zdobędziesz certyfikat uprawniający się do tej czynności. No dobrze, aby wyłączyć bezpieczniki, trzeba pamiętać, no. Na dzień do wymiany żarówki będę lecił bezpiecznik wyłączyć, ja. Na pewno. No dobra. Idziemy, trzeba przez tego PR-a to zrobić. Też chcę rozpocząć szkolenie. Do twoich podstawowych zadań będzie należeć wymiana żarówek. No. Już to czytałem. No dobra, panie. Bierzemy wszystko, co... O, jakieś cinka był. Nie wierzę. Bierzemy sobie żarówkę. Nie chcę jej badać, chcę ją wziąć i śrubokręt bierzemy. Dobra, przejdźmy do tego. Widok zaawansowany. Na swojej drodze często napotkasz zepsute żarówki po prostu. Aha. No to przejdźmy. O, żarówka, widzicie? Bierzemy sobie żarówkę i wkładamy nową. Niczego chcieć więcej. Żarówka świeci, świeci. Jak fajne. Nie wiedziałem, że to jest opany Simon. Nie wiedziałem. Aha, ten łącznik nie działa. Aha, i ten też nie działa. No dobra. No jak tam bezpieczniki? No to chyba każdy wie, jak działa bezpiecznik, nie? Wyłączamy sobie główne zasilanie. Nikt tu w tym domu nie korzysta z prądu, więc co mi tam? Nie będę się patrzył, kurczę, jak to zrobić. Trzeba rozkręcić. Pewnie to wygląda podobnie jak w prawdziwym życiu, nie? Tutaj nie są śruby. O, jest jedna śruba. Druga śruba, ja. Wyjmujemy, wyciągamy. A tu w ogóle kable nie są podłączone. Ja się zastanawiam, czemu to nie świeci. Aha, bo tu jest faza. Jest wyjście na lampę. Gdzie jest zero? Ja się pytam. Co tam podziała bez zera? Ciekawe. Nie, no ja zawsze u siebie. Znaczy, a nie, no do takiego zwykłego nie trzeba było. Nie, no dobra, do zwykłych nie trzeba, zgadza się. Ja kiedyś jak robiłem, bo ja zakładałem sobie dotykowe kiedyś i one potrzebowały mieć zero. Dlatego, dobra, już mi się pomyliło, bo ostatnio takie robiłem. Dlatego tak, że... Cię zdziwiłem. No dobra. Więc tu mamy zrobione, ten też nie działał, nie? No to sobie otwieramy. No dobra, każdy wie, jak naprawić łącznik. Bez przesady. Otwieramy, otwieramy. Nie, no i kto montował ten prąd tutaj? Prąd wchodzi do wyjścia. No dobra, no już nie narzekaj pan. Odkręcimy sobie tu i to chcemy pod dwa osobne kable zrobić, czy pod jeden? No spróbujmy pod jeden, jeśli świeci tylko pod prawy. A co? Nie mój prąd. Będzie miał dwie żarówki pod jeden. Stryczek. A, nie chcą tak. Myślałem, że się da wkręcić dwie żarówki pod jeden stryczek. Ale widocznie oni muszą mieć pod dwa. Dobrze. Zabezpieczyli się, kurczę, w tej grze na takie rzeczy. Ktoś będzie chciał zrobić inaczej. Dobra. Idziemy włączyć prąd. Pyk. Świeci się, świeci. Włącz wszystkie lampy, no dobra. I włączone. Świecą się, nic trudnego. Dobra, wyjdźmy więc.
Ciekawe, czy to jest certyfikat. No pięknie. Dobra, to pominęliśmy. Okej. I co, dostaliśmy gdzieś misję? A, awansowałem na kolejny poziom. Mamy do wymiany baterii w kontrolerze. A i tu pan ma... A, misja warsztatowa. Rodzaj zlecenia. No rzeczywiście jest tajemniczona. Możesz przejmować kilka różnych zadań naraz. Chodź do garażu i sprawdź stół warsztatowy, aby zapoznać się z przyjętym zleceniem. Wyrwałem co? Lekarz. Przepis. Nie wiem, co pan wyrwał, ale no dobrze. Ciekawe. Aha, ktoś napisał M z dużej litery w ogóle. A, po zdjęciu widać, że raczej taki niezbyt do pisania. No dobra, wynagrodzenie 60, pójdziemy potem. I tu mamy sprawdzić lampę. No właśnie, to bym potrzebował mieć. No, żarówka, sześć aż. Ej, no bez przesady, panie. Tak, mamy tu... O, lampa podłogowa. Wierem. Ej, panie, ale ja chcę coś zrobić z tą lampą. No, pasuj. Gdzie ją mam zestawić? Ale jajka. Chciałbym ją. Twój dom. Wchodzisz teraz do swojego domu. Cóż, może nie jest najlepiej umeblowany, ale chyba nie chodzi o to. W pracy elektryka. Prawda, to miejsce, w którym możesz ustawić urządzenia elektryczne. Testować ich działanie. A, czyli tu mogę sobie postawić lampę. A. I co, ja mam przetestować, jak działa lampa? No dobra, daj pan tylko jakieś gniazdko. Tu mamy... A, brak bezpieczników. No dobrze. A gniazdko? A nie, gniazdko. To nie ma prądu w ogóle? No dobra, na pralce postawimy i niech se stoi. Dobra. Idziemy. Dobra, może tu jeszcze coś znajdziemy. Żarówka G13. Tylko nie wiem, co można zrobić z tymi żarówkami za bardzo. I do pudła jakiegoś schować? Nie, nie mogę. Tutaj też nie mogę ich dać. Przewód elektryczny. Ej, panie. O, ekwipunek mam. Aha. Fajnie. Nawet nie wiedziałem. Dobra, ale... Śrubokręt czy rzeczowy? O. Mamy. Dodaj do ekwipunku. Kostki nie możemy jeszcze wziąć. Chyba, że w ogóle ich nie będziemy mogli wziąć. No dobra, ale mamy śrubokręt. Krzyżakowy. Nie idzie? Fajnie. Dobra, to wejść. Tego sam sobie zrobimy kiedyś.
No tak. Żarówkę bym chciał sobie kupić. Nie, co? Weźmiemy nawet dwie. O. Kupimy, oczywiście. Przydadzą się na pewno. Więc jedziemy. Jedziemy, jedziemy. O, nawet mają podpowiedzi. Faza to przewód brązowy. Zgadza się. Zero neutralny niebieski i żółto. Zielony jest uziemienie. To nie można, to nie można, tu. To miałem panu to o tym? O którą lampę chodzi? O tą lampę? A, no rzeczywiście. Myślałem, że tu więcej lamp. O, ale ta żarówka do wymiany się nadaje. No już pan nową. Sprawdźmy. A dalej nie świeci. A skubana, no. Dobra, wyłącz bezpiecznik. A to też mogę wymienić? Nie mogę. Mówi mi go. Gniazdko? A, nie mogę robić, bo nie mam uprawnień do gniazdek, nie? Nie, ogólnie nie mogę robić tego, czego nie mam zrobić. Aha. Czyli jak mam robić przy lampie, to mogę robić tylko... przy lampie. Już coś wiemy nowego. Odkręcamy śrubki. Ja nie wiem, tym ludziom samej, nie wiem, kable się odłączają, czy co? Miał lampę, przypaliła mu się żarówka, nie? Człowiek przyszedł wymienić mu żarówkę, a tu wszystkie kable podłączamy w wniosku. Ajajaj. Dobra, kręć pan te śruby. Dziękuję. Już pan prądu. Działa? No działa. Pięknie. Dobra, idę sobie. Nie ma mnie. A, bo on tu miał opis podany. Ja zapomniałem przeczytać. Mieliście, drodzy państwo, dwie minuty nam zajęło. Nadawanie rozkręcenia. Co się stało, panie Simon, znowuż? Dobra. No cóż, jak to sobie wzięli? No skoro nie działa, to znaczy, że trzeba wymienić baterię, nie? A jak tu się wymienia baterię? A, bo trzeba to rozkręcić. Trzeba mieć śrubokręt. A, jeszcze śruba zardzewiała. A, to tym muszę. Aha. To też muszę kupić. Super. Wydałem właśnie ile? 55. A za zlecenie mam otrzymać 60. No super. A to jeszcze nam trochę posłuży. Dobra, rozkręćmy to. Zdejmijmy. A, bo to z drugiej strony trzeba. O, jest bateria, rzeczywiście. A kabel? Nie, co? Oj, oj. Dobra. Zbadamy sobie baterię. No, zepsuta. Wymienimy za 6? A, czy już jesteśmy na minus? $1 na tym zleceniu. No, super. No dobra, montaż. Pyk, kabel, obudowa, obudowa. Śruba, 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 śruba. Wszystko, wszystko. Test urządzenia. Sprawny. Odeślij przedmiot. No. Ja straciłem na tym. Dobra,
co my tu mamy? O, miastka będziemy naprawiać. No widzi pan, żeby pan takich rzeczy nie robił, to by pana nie szukali. No cóż, nic na to nie poradzą. Dobra, idziemy. Żarówka jest w promocji. Żarówka w promocji? Dawaj pan 6 od razu. Za 6 zapłacimy już za jedno. A, fajnie. Dobra. Wezwanie, ale gdzie... Gdzie pana wezwali? Kolejnym zadaniem jest interakcja z gniazdkami oraz ich naprawa. Po sprawnych gniazdach możesz podłączyć urządzenia elektryczne z kablami. Szybko napraw kilka gniazdek i zobacz, jak przyjemne może być ich podłączanie. Wtyczek. No dobra, trzeba wyłączyć prąd przede wszystkim. Gniazdko. To chyba działało, ja ci... Aj, bo jeszcze śrubokręty muszę wziąć. No i mamy miernik, miernik prądu. Bo wyjdzie pan, włączy jeszcze prąd. Ja muszę zobaczyć, czy to gniazdko działa. A neutralne uziemienie. Dobra. Mogę używać próbnika napięcia, czemu nie? A, to działa. No skoro mam naprawić podwójne i pojedyncze, a zostały nam tylko dwa gniazdka, jedno podwójne i jedno pojedyncze, no to będziemy naprawiać. Może pan się pochwalić razem z kolegą? Aha. To w ogóle nic nie jest podpięte. No dobra. No to podpinamy. Pyk. 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 No weź tam, weź. Pyk. 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 Zamknij. Dobra, jedno gniazdko naprawione. Nic trudnego. Tu jesteśmy na etapie rzeczy, której się w domu robi, nie? No, bez przesady, no takie rzeczy się robi normalnie, nie? Już się coś gniazdko podpiąć. No tu jest wszystko w porządku. A w tamtym też było wszystko w porządku. Jak się by najmniej wydawało mi... Dobra, to weźmy je, rozwieszmy, no. Co to jest? To jest, no, ciekawe podłączenie. No cóż. Trzeba to podpiąć na nowo. Pyk. 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 Ha. Pięknie. Zamykamy. Nie wiem, jak można aż tak głównie podpiąć gniazdko, no ale dobra. I co ja mam jeszcze zrobić? Przetestować i włączyć wiatrak. No dobra, wiatrak jest to, więc weźmy ten. A poradnik, jak korzystać z przedłużacza.
No wiem. Weź podejdź na wtyczkę. Pięknie tu. I włącz. A i muszę testować jeszcze to gniazdko pojedyncze. Działa! A podwójne też? Też działa. Czyli możemy iść. Dobrze, więc wychodzimy. Otrzymaliśmy certyfikat. Pięknie. I kolejny poziom. Podoba mi się to.